Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Scorpio, a to jest już trzeci Q&A. I dzisiaj kolejny, jak zawsze, zestaw około 10 pytań. Nie wiem, 20 nie ma, nie wiem czemu. Szkoda, jakby było ich więcej, to bym też nie na nie odpowiadał, ale 14 pytań też wystarczy. I pierwsze pytanie brzmi: skąd się wzięła nazwa mojego kanału, czyli scorpioplay.pl? Chyba to już mówiłem w moim pierwszym vlogu. Jeżeli jeszcze nie dopowiedziałem dokładnie informacji, to już tutaj mówię. Nazwa scorpioplay.pl wzięła się od takiego zwierza o nazwie skorpion. Złączyłem to z moją jakby taką... z moim takim zainteresowaniem graniem i z krajem Polska w skrócie PL i jakoś to wszystko połączyłem, tylko wziąłem jeszcze jakby tak zamiennik z polskiego na angielski Scorpio i tak oto powstała taka dość dziwaczna, ale no ciekawa nazwa. No to tak generalnie powstała moja nazwa scorpioplay.pl. Drugie pytanie: czy chciałbyś zostać polecony u Roya? Wow, to jest pytanie marzeń. Tak, to jest pytanie marzeń, chociaż nie wiem, czy kiedyś się może spełnić. Chociaż wątpię w to. Jeżeli miałbym do niego napisać komentarz z takim odwołaniem o taki list motywacyjny, jakbym miał do niego napisać w sprawie polecenia. Nie wiem, czy to by mi się udało, bo po pierwsze Royo poleca tylko tych, którzy coś zrobią ciekawego. Jakąś ciekawą tematykę. Czy to intra, czy to jakieś fanarty. Tak, ja nie mam do tego czasu i zdolności, żeby robić jakieś fanarty, ale jeżeli miałbym kiedyś do tego przytyknąć jakąś rękę, no to mógłbym coś takiego zrobić, tylko ja mnie po prostu na to nie stać. Pod takim względem, że nie mam czasu i ochoty na takie rzeczy. Ale generalnie tak, chciałbym kiedyś zostać polecony u Roya. I nie wiem, czy mi się to uda, czy nie. Ja się o to będę starał. Jaki masz dokładnie model słuchawek? Model słuchawek Fortek. Zaraz wam pokażę na internecie. Tak szybko sobie przejdę. Już wam tutaj mówię. Model słuchawek Fortek. Grafika. Zaraz wam powiem. O! Wiecie co? Link będziecie mieć w opisie do tych słuchawek, które ja posiadam. Tak, to są dokładnie te, które mam. Już wam je mogę nawet pokazać. Słyszycie mnie chyba? I tutaj jest nazwa tych słuchawek Fortek. Ile za nie dałem? Nie wiem, z 50 zł. Niedużo. Dlatego mnie się opłacało. Na początku mnie strasznie uszy bolały od tych nauszników, ale się przyzwyczaiłem do tego i no, bardzo fajne słuchawki, chociaż może kiedyś zakupię sobie jakieś lepsze albo mikrofon, nie wiem, zobaczymy. Czemu nie kręcisz filmów w sposób bardziej żartobliwy? Czemu odrzucasz głupie pytania? O, to jest bardzo kontrowersyjne pytanie i na mnie muszę odpowiedzieć, bo to jest podstawowa problematyka moich Q&A-ów. Wiem, robię błąd podstawowy, przy czym inni youtuberzy na przykład no robią to, odpowiadają na głupie pytania w sposób taki sytuacyjny. No i wiecie co, może ja kiedyś pozbieram tak nie wiem, takie 10 najlepszych głupich pytań i ja zrobię takiego, nie wiem, oddzielnego Q&A, bo te Q&A, które ja robię, są takie zazwyczaj poważne, odpowiadam zawsze otwarcie na takie pytania. Ale tak, mianowicie,
Czemu? No bo ja wiecie, nie jestem taki żartowniś. Czasem puszczę jakiegoś głupiego suchara. Wiem, głupie. Ale no, jeżeli miałbym być codziennie żartownisiem, to bym nie wytrzymał tego, szczerze mówiąc. Dlatego ja jestem sobą i trzymam się swojej jakby takiej postawy. I czemu odrzucam głupie pytania? No bo no, są głupie, ale ktoś mi napisał, że i powiedział, że można je wykorzystać jakoś do takiej sytuacji, żeby było śmiesznie i ciekawie. Dlatego ja kiedyś się o to postaram i myślę, że to zrobię. Gdy wyjdzie Call of Duty Ghosts, czyli ten najnowszy, czy z tego nakręcisz parę odcinków? Nie wiem, czy na tym mój komputer zniesie Call of Duty Ghosts. Nie wiem, jeżeli tak, to tylko na najniższych wymaganiach. Czy posiadasz bądź masz zamiar zakupić konsolę PlayStation lub Xbox? Powiem jedno, miałem i tą konsolę, lecz musiałem posprzedawać z tego powodu, że kupowałem PlayStation na Allegro. Niestety nie miałem farta, bo kupiłem przerobionego i go sprzedałem jakimś cudem w dniu Wigilii za 700. Uzbierałem sobie, kupiłem konsolę Xboxa 360, miałem go na pół roku i potem go znowu sprzedałem, żeby kupić nowego peceta. I taka była moja historia mniej więcej. A co z kolejnymi konsolami, to nie wiem. Nie stać mnie na razie w tej chwili na żadną z tych konsol, które będą wychodzić, czyli PlayStation 4 i Xbox One. Nie, no i mnie one na razie nie interesują. Ja zostaję przy pececie. Do jakiej szkoły masz zamiar iść po ukończeniu trzeciej klasy gimnazjum? Pytanie ciężkie, bo wiecie, w moim okresie jest ciężko wybrać szkołę, do której się miałbym ubiegać. Próbowałem do takiej szkoły dwujęzycznej, ale niestety nie wypadłem najlepiej. Miałem inne nadzieje na to, ale no cóż, życie mnie wykiwało. I co jeszcze? No, nie wiem, albo pójdę do technikum, albo do liceum ogólniaka, gdzie będę może się uczył informatyki. Kto wie? Czy leciałeś kiedyś samolotem? Jeśli tak, to gdzie? Tak, kurczę, chyba za 6. Tak, 6 razy, właściwie 7, bo razy z jedną przesiadką. Tak, do Szkocji, czyli do Wielkiej Brytanii. A jeżeli chodzi o tą przesiadkę, to było za drugim razem. Pierw leciałem z Krakowa do Londynu, a potem z Londynu do Inverness, czyli tam, gdzie takie miasto w Szkocji. Wpiszcie sobie na Google, to może tam zobaczycie parę screenshotów Inverness. Bardzo piękne miasto. Gdzie byś chciał polecieć w wakacje za granicę? Wymieniałbym naprawdę, a najbardziej to bym chciał polecieć, nie wiem, do Włoch, do Rzymu, tak właśnie, między innymi. Grecja mnie jakoś nie ciągnie, chociaż ma trochę tych zabytków ze starożytności, tak. Co, do jakiego jeszcze bym kraju poleciał? Nie polecam do Rosji, kurczę, tam to jest takie życie. Ja tutaj nie neguję oczywiście, ale ja Rosji nie lubię. Ale jak najbardziej do Włoch. Nie wiem gdzie jeszcze. Może do Francji. Właśnie. Coś takiego. Gdzieś na takie zachodnie kraje. Zachodnio-południowe. Zachodnio. Tak, zachodnio. I jeszcze tam. Kolejne pytanie. Jak w szkole? No, takie pytanie. Jak w szkole? Z plecakiem do szkoły, nauka, 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 wracam i tak jest u mnie w szkole codziennie. Poza tym, że jeszcze rozmawiam sobie z kolegami o pierdołach. Czy cię zalało? Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to mnie już ciągle zalewa i mi się chyba wydaje, albo leci grad. Nie wiem, nie jestem pewny, ale zalewa mnie cały czas. I no trochę zmokłem, moja kurtka na tym ucierpiała troszeczkę. Współczuję ludziom tam z Rybnika, bo tamto kurcze wczoraj leciały takie kule w kształcie jajek.
pozdrawiam tam mieszkańców Rybnika i tam bardziej na południu naszego kraju. Tak, następne pytanie. Co sądzisz o intrach z gotowych projektów? I tam jeszcze było w nawiasie, że ja bym nie polecał takiego grafika, który ściąga te fragmenty z gier i potem je tak na świeżo obrabia muzyką, napisem itd., itd. No, nie powiem, że to nie jest złe. Mnie się nawet to podoba, tylko no tak, jest trochę tego ściągania, tego trochę takiego piractwa, tak, jest troszeczkę. Ale no, jeżeli. No, rzadko chyba jest, że ktoś tworzy intra własnoręcznie. A jeżeli tak, to tylko jedynie takie template'y. Jeżeli jeszcze ktoś nie rozumie, template'y to są takie proste intra, nie ma w nich nic związanego z grami, tylko takie. Taka czołówka kanału. Nie wiem, tam są jakieś kurcze, coś na tle leci. Nie powiem co, bo ja się tym nie interesuję. Potem jest jakiś napis, link do kanału i tak dalej, i tak dalej. Ale co sądzę? No ja sądzę, że to jest trochę dobre, ale też tak pogarsza jakość takiego wstępu, czołówki. Chociaż mnie się definitywnie to podoba. Więc tam grafikom dalej życzę takiego drobnego ściągania, ale też przerabiania tego, bo to jest też dobre, moim zdaniem. Czy nagrasz serię z Red Faction? Po pierwsze, zaraz zobaczę, co to za Red Faction. Zaraz wam powiem mniej więcej. Jeżeli to ma być jakaś strzelanka typowa, bo już widzę po screenshotach, taka krwista strzelanka, to nie wiem. Może bym zrobił, może bym tego nie zrobił. Zobaczymy, bo naprawdę gier jest w cholerę. Ja wam już mówiłem, że jeżeli mnie zatopicie grami, to ja kompletnie zejdę z myśli i w ogóle nic nie zrobię z tego, co wy mi proponujecie, bo gier jest miliony. I te mniej znane, i te bardziej znane. A właśnie. Naprawdę szkoda, że nie gramy w gry, które są mało znane, bo one też są dobre. Ciekawie się w nie gra. A to tylko dlatego, że no, nie są reklamowane i dlatego przede wszystkim nie są takie popularne. Ale dobrze, nieważne. Ostatnie pytanie, które na dzisiaj odpowiem. Kiedy będziesz wrzucać GTA 4? Chodzi o dni tygodnia. No wiecie co, ja już sobie ustaliłem, że będę wrzucał co drugi dzień, czyli wczoraj wrzuciłem i wrzucę jutro. I tak co drugi dzień. Żeby mi się nie spieszył, bo jeszcze ktoś podobny do mnie też nagrywa GTA 4, tylko niestety ma lepszego kompa. Pozdrawiam go. I no i on tam już ma za 3 odcinki, ja tam mam 2. Ja się tym nie przejmuję, że mnie wyprzedzi, ale ja po prostu nie podążam za jego harmonogramem nagrywania. Ja idę swoimi śladami. Dobrze, dziękuję wam bardzo za te pytania. Piszcie w komentarzach kolejne pytania, które mogą być i głupie, i poważne. A ja może kiedyś zrobię takiego osobnego Q&A, gdzie tylko będą głupie pytania, gdzie będzie można się pośmiać. Nie wiem, ja bym musiał się do tego tak chamsko, przede wszystkim chamsko podejść do tego, lecz nie jestem chamem na co dzień, ale jeżeli miałbym to zrobić, to musiałbym po prostu wyjść z swojej roli takiego przyjemniaczka, poważniaka, a wejść taki bardziej tryb hamma. Dobrze, piszcie w komentarzach kolejne pytania, głupie, nie głupie, piszcie co chcecie, tylko ostatnia była taka sytuacja, że tam jeszcze tutaj się wtrącę do Q&A. Ktoś zrobił od mnie taką małą dramę, hejterską dramę, jeszcze pod nazwą Scorpio Gameplay L. No to jest po prostu żałosne i żenada kompletna.
Człowiek ten, który to zrobił, jest z pewnością zazdrosny o to, że lepiej nagrywam od niego, że na to więcej czasu poświęcam. Ja może znam tego człowieka, może kiedyś z nim gadałem, wtedy to może był inny człowiek, ale ten człowiek po prostu nie jest postawiony za mną. Nienawidzi mojego kanału, hejtuje go, niech sobie hejtuje. Ja i tak na tym przecież nic nie ucierpię. Będę miał tylko wyświetlenia więcej. Co mi tam? Okej, ja tu już zakończę Q&A. Piszcie w komentarzach pytania głupie i poważne, a ja na nie z pewnością odpowiem za tydzień ponad, bo ja będę tak robił co ponad tydzień. Okej, żegnam się już tutaj z wami. Z tej strony był Skorpio. Trzymajcie się i na razie. Do następnych Q&A-ów.